Czyli naprawdę muszę kupić te wszystkie skiny, a jak nie, to golę się na łyso. Siema, siema, Tajtori, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z challenge'ów i wyzwań, które dajecie mi wy, czyli widzowie w Brawl Stars. Najbardziej hardkorowe rzeczy, które muszę zrobić, jak ich nie zrobię, to czeka mnie kara. Postanowiłem, że wprowadzę kary, bo w poprzednim odcinku w sumie kar nie było, jak czegoś nie wykonałem. I dzisiaj naprawdę mamy mocną karę. Po prostu jak czegoś nie wykonam, to moje włosy znikają i będę łysy, więc mam nadzieję, że wszystkie te kary wykonam. Kurczę, ryzykowne fest, ale chcę zrobić ten odcinek, bo myślę, że wyjdzie ciekawie. Jak możecie, to docencie to łapeczką w górę. Jeśli dobijemy tutaj 7000 łapek w górę, to nagram wam za niedługo kolejny odcinek z wyzwaniami, więc to zależy od was, czy on będzie. Jak coś, to w komentarzu piszcie właśnie wyzwania związane z Brawl Stars, mogą one też być w prawdziwym życiu, ale żeby były powiązane z Brawlem i najciekawsze po prostu wezmę i zrobię w kolejnym odcinku. Przy okazji tutaj wyświetlam aż 40 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcecie być tutaj pokazani w kolejnym odcinku, wystarczy, żebyście mnie subskrybować, a jeśli lubicie Brawl Stars, to naprawdę warto mieć subika na moim kanale, żeby być z wszystkim na bieżąco. Naprawdę trochę się stresuję przed tym odcinkiem, więc dobra, przechodzimy już do pierwszego wyzwania, ale zanim do tego przejdę, pamiętajcie o tym, żeby wpisywać kodzik Tori w sklepie Brawl Stars, bo każda osoba, która zakupi jakiś pakiet klejnotów w sklepie z moim kodzikiem, zostanie pozdrowiona na odcinku, więc myślę, że fajna opcja. No i lecimy do pierwszego wyzwania. Usuń ze znajomych jakiegoś pro playera plus 70 tysięcy pucharków. Naprawdę, widzowie, to jest dopiero pierwsze z 5 wyzwań, a już nie jest ono dla mnie fajne. No oczywiście usunę jakiegoś pro playera z moich znajomych, no bo nie chcę być łysy, już wolę kogoś usunąć. Aczkolwiek warto wspomnieć, że to musi być osoba, która naprawdę jakoś dobrze gra i kiedyś na przykład była wysoko w topce lub gra w jakiejś drużynie sportowej. Nie może to być jakaś randomowa osoba, która po prostu ma dużo pucharków. Więc jeśli tak patrzę na moich znajomych, kogo bym mógł usunąć, no to jest Lapsa. Oprócz tego, no nie wiem, na przykład jest Maru z Reply Totem, nie ma szans, że ja go usunę. Kurczę, do nikogo najchętniej bym nie usuwał. Linaj, Superlap, Tornex, może Nice Shota mam usunąć, tego, który ma 100 tysięcy pucharków. Wiecie, gdyby to było same usunięcie pro playera, no to na przykład mógłbym usunąć Doriana, który ma 52 tysiące i to by było w miarę git, ale tutaj muszę usunąć kogoś, kto ma ponad 70 tysięcy pucharków, a to już naprawdę jest dużo. I wiecie co? Chyba najlepsza opcja to będzie usunięcie tego to ziomeczka, jakim jest Walambeu. Ja z nim grałem 1v1, zobaczcie, jakie on ma statystyki. Miał kiedyś ponad 80 tysięcy pucharków, był naprawdę bardzo wysoko w topce światowej, ale plus jest taki, że Walambeu już rzadziej gra w Brawla. Powiedział mi, że już znudziła mu się ta gierka, więc myślę, że nie będzie zły, jak go usunę. I no też już wchodzi rzadziej na tego Brawla, więc pewnie wyżej tych pucharków jakoś nie będzie wbijał. Dlatego robię to. No i nie mam go już znajomych. Boże, wywaliłem chłopa, który miał prawie 80 pucharków. No ale wyzwanie zaliczone, więc przynajmniej tyle, pierwsza misja za mną. Wyzwanie numer 2. Przebierz się za jakiegoś zadymiarza z Brawl Stars. I tutaj, moi drodzy, tak naprawdę na początku totalnie nie miałem pomysłu, za kogo się przebrać. Nic nie przychodziło mi do głowy, aż do pewnego momentu, bo wpadłem na pewien plan. Ja przecież w pokoju, moi drodzy, mam maskę Spike'a, ale oprócz niej mamy też specjalny fioletowy garnitur. No i mordki, czy z czymś wam się to kojarzy? Tutaj wam wyświetlam specjalnego skina do Spike'a, który jest dostępny tylko w chińskim Brawl Stars. U nas w Polsce go nie ma, ale tam jest on bardzo popularny i mogę się za niego przebrać. Brakuje mi tylko kapeluszu, ale jego chyba mam na strychu. Dobra, ziomale, jestem teraz na moim strasznym strychu i musimy tutaj gdzieś znaleźć taki kapelusz, który będzie idealnie pasował do tego Spike'a. Tu jest wiele takich różnych rzeczy, tak naprawdę wszystko, czego się nie używa, jest przyniesione na strych. Boję się tu wchodzić, zawsze jak byłem mały, to się bałem. Okej, mam jakiś kapelusik, tylko to też nie jest ten, którego chciałem. Mam jeszcze taki jeden inny, ale jak ktoś, to wezmę tego, no przynajmniej jakiś będzie. Ty, w ogóle patrzcie, to mega świnia z Brawl Stars, co ona robi na moim strychu? No nic, więc tak wygląda mój aktualny fit i teraz przebieramy się i będziecie mnie zaraz widzieli jako Spike'a. Uwaga, widzowie, czy jesteście na to gotowi? 3, 4! To jest grane! Patrzcie, jak ja wyglądam. Ej, myślę, że dobrze wyszedł ten strój. Musiałem co prawda wziąć taki inny kapelusz, bo takiego, którego chciałem, nie znalazłem na moim strychu. Ale i tak troszkę chyba przypominam Spike'a. Zobaczcie, ta maska jest kozacka. Ale w ogóle, sorry, że nie wyprasowałem garnituru, ale to już nie zdążyłem. Myślę, że ten garnitur też robi robotę. I to zadanie powinniście mi zaliczyć, mordki. Więc zaliczamy to wyzwanie. Według mnie dobrze się przebrałem, tak szczerze. Ocencie moje przebranie Spike'a w skali od 1 do 10. Kolejna misja. Zagraj 1v1 z jakimś twoim widzem na kolty. Okej, i pomyślałem, że jakoś fajnie wykonam to zadanie, żeby to nie była jakaś nudna, randomowa gierka z jakimś ziomkiem. To tak się idealnie złożyło, że parę dni temu wybrałem się do mojego widza na jego urodziny. Ziomek mnie zaprosił na nie, wcześniej go w ogóle nie znałem, powiedział mi, że to jest jego marzenie, żebym przyjechał na urodziny. I macie w ogóle całego vloga z tego odcinku, gdzie do niego przyjechałem, zrobiłem mu niespodziankę i dałem mu fajny Brawl Starsowy prezent na moim kanale Tori 3. Więc wbijcie, bo on dzisiaj właśnie o 11:00 wlatuje, możecie go obczaić i po prostu myślę, że wam ten filmik się spodoba. No i właśnie wykorzystałem
ten moment i spytałem się tego ziomka, czy nie chce ze mną zagrać mocnej gierki 1vs1, po prostu na kolty i jak ze mną wygra, to muszę ogolić się na łyso. Ziomek się zgodził, totalnie nie miałem pojęcia, jak on gra w Brawla, czy jest dobry, czy nie, strasznie się stresowałem. Zobaczcie, jak to wyszło, czy muszę się golić na łyso przy tym challenge'u, czy jeszcze nie. Okej, mordeczki, kolejne wyzwanie było takie, żebym zagrał z losowym widzem 1vs1, jeśli on ze mną wygra, no to już włosów nie będzie, moi drodzy, na łyso leci, więc kurczę, trzeba się skupić, powodzenia. Wzajemnie. Gramy na kolty. Miejmy nadzieję, że mi się uda, nie? Dawaj, ready, ziomek, lecimy. Wszystko tu macie pokazywane na ekranie, jak nam idzie. Ej, stresuję się strasznie, bo nie mogę być łysy. To jest najgorsze, co może być. Więc trzymajcie kciuki, widzowie. Mam nadzieję, że ziomek mnie nie porobi. Jak coś, to nie jest nic tu ustawionego. Pierwszy raz się z ziomkiem widzę. Więc miejmy nadzieję, że jakoś to mi się uda wygrać. Jezus, tam wykułem gwiazdkę. O nie, Jezu, to jest mocny stres, naprawdę. Chodź tu, stary, zostaw ją. 500 HP ma, nie! O Jezu święty, stary, jakie tu uniki robisz, on mnie porobi! O, jak ja będę łysy zaraz, widzowie, nie muszę przytryhardować, bo nie zapowiada się dobrze. Oj, 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 oj. Skupienie, dobra, dostał. Poczuł to, ej, teraz to mi serce bije normalnie, się cykam, że ja to przewalę. Dobra, dawaj, 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 chodź tu, stary, dostał, poczuł to. Poczuł to, 500 HP znowu mu zostało. Jest, 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 jest. Teraz idę kampić. Czemu tu krzaków nie ma? Czemu tu krzaków na tej mapie nie ma? To jest problem. Dobra, jeden kill by mi dużo dał. Potrzebuję mieć tutaj taką przewagę, bo na razie to jest tylko niebieskiej gwiazdki przewaga. O, stary. Kurde, dostał, dobra, cudownie. Jezu święty, jeszcze minuta, nie? To są emocje mocne. Poczuł to. Ult. Siedzi. Ja. Tak jest. Tak jest. O, przyszło. Okej, ale póki co to są tylko dwie gwiazdki przewagi, więc ja tam wcale się jeszcze nie cieszę. Bo to o niczym nie świadczy, 50 sekund do końca. Matko Bosko, tak mi się ręce trzęsą. Jak ja będę łysy, widzowie, to jest koniec, nie? Dobra, poczuł. Dawaj, dawaj. Ajajaj, jeszcze w ogóle ani razu gadżetu nie użyłem. Ale też teraz tobie podpowiadam, żebyś ty użył. Nie patrzę, mnie to mówiłem na głos. Mogłem być cicho, ale okej, dajemy radę. Jak tam, ziomek? Myślisz, że mnie porobisz? Nie. Oby nie, obyś dobrze myślał. Ale oczywiście graj tu na 100%, żeby nie było, że tutaj widzowie będą coś mówili, że ustawione. My tu walczymy na równi z równym. Okej, dobra, dobra, dobra. Ajajajajaj. 500 HP, no cały czas ci to 500 HP zostaje. Ten chłop się tu umówił chyba z tym 500 HP, żeby ciągle mu zostawało. I zaraz jest nie do trafienia. Hiper wjeżdża, jak teraz trafię, to już to mamy. Jezu, nie chcę wyjść jak na złość. Jest. Już nie będę łysy na pewno. Jest. Idę tu kampić do rogu. Udało się, widzowie, misja wykonana. Dzięki, że jeszcze byłeś dla mnie biły. Dzięki bardzo. Więc lecimy do kolejnego wyzwania. Kolejne wyzwanie, kup wszystkie skiny dowolnej rzadkości lub zrób tak, żebyś do każdej postaci miał minimum jednego skina. Przesada, widzowie, muszę kupić wszystkie skiny jakiejś dowolnej rzadkości, żebym miał do chociaż jednej. Lub do każdego zadymiarza mieć minimum jednego skina. Czekajcie, wejdę sobie w katalog, bo w sumie nie jestem pewny, ile mi brakuje tych zielonych skinów, bo ja miałem ich dużo, więc możliwe, że po prostu je sobie dokupię i będzie wszystko git. Ej, co jest? 49 na 49, ja mam wszystkie zielone skiny. Więc tak naprawdę tego wyzwania, jeśli chodzi o kupowanie wszystkich skinów jakiejś rzadkości, nie muszę robić, bo już te zielone mam. Ale tej drugiej opcji, którą też mogłem wybrać, na pewno nie mam zrobionej, bo do jakiegoś zadymiarza na pewno mi skina brakuje. Ja skinów na swoim koncie mam dużo, ale nie mam ich do wszystkich zadymiarzy. No i w sumie tak, mordeczki, przeleciałem po tych zadymiarzach i okazało się, że nie mam tylko skina do jednego zadymiarza. I ten zadymiarz to nie kto inny jak Eve, więc po prostu kupię sobie skinka jakiegoś do Eve i to zadanie będę miał wykonane. Mam farta, że miałem tak dużo skinów, bo gdybym nie miał, to teraz musiałbym je wszystkie kupować. Ale jako, że kupowałem je wcześniej, to mi się po prostu wlicza w to i mam tą misję jakby wykonaną. Serio, możecie mi wierzyć na słowo, że do każdego innego zadymiarza mam minimum jednego skina. Moja kolekcja skinów jest duża. I tak się składa, że z tego co kojarzę, w sklepie akurat jest i w bajku, więc idealnie, jeszcze jest na przecenie za 109 gemów. Ja sobie teraz doładuję gemy i ją zakupimy. No to co, moi drodzy, 170 gemów oficjalnie wleciało na konto i kupujemy sobie tego skinka, a wy oglądajcie ten filmik do końca, bo najmocniejsze wyzwanie jeszcze przed nami. Wy się nie spodziewacie, co będzie zaraz, ale okej. Kupiony i tym oto sposobem mam już skina do każdej postaci w Brawl Stars. Ej, ale akurat ten skinek jest fajny. Ocencie go w komentarzu od 1 do 10, to postaram się przypiąć serducho. Mi się on mega podoba, dostaję jeszcze dodatkowo emotkę, więc w sumie dobry deal. Więc zadanie zaliczone, bo mam wszystkie skiny już kupione tutaj, te rzadkie. Miałem je w sumie nawet wcześniej, o czym nie wiedziałem, więc fajnie, że mi się
to zaliczyło. I dodatkowo mam jeszcze skina do każdej postaci. Nieważne w jaką postać bym wszedł, miałbym to chociaż nie jakiegoś jednego skina. Nie, to wyzwanie to już jest jakieś powalone. Zmień swój nick w Brawl Stars na głównym koncie na Noob Tori pierwszy. No przecież to są jakieś jaja. Ja mam nick Król Tori pierwszy. Nie chcę mieć nicku Noob Tori pierwszy. Jeszcze płacić za to 60 gemów. No widzowie, co wy mi dajecie za misję? Ale z drugiej strony wolę już to niż obcinać się na łyso, więc dobra, zróbmy to, Boże Święty. Nie, ja za jakiś czas i tak zmienię, kurczę, ten nick, tylko znowu będę musiał wydać 60 gemów. Dobra, wpisujemy sobie tak, jak ten chłop napisał. Noob Tori pierwszy. Boże, stary, czemu ty mi to robisz, widzowie? Poświęcam się dla dobrego odcinka i dlatego, żeby nie być łysy. Okej, Noob Tori pierwszy, muszę to jeszcze raz wpisać. Noob Tori pierwszy. Nie, no bez przesady. Zrobiłem to. Matko bosko, co za zwalony nick. No ale tym samym ta misja jest wykonana, udało się ją zaliczyć i udało mi się zaliczyć wszystkie misje z dzisiejszego filmu. Pewnie chcieliście, żebym był łysy, ja to wiem, mordeczki, ale ja nie chciałem, więc cieszę się, że tę misję zrobiłem. Piszcie jakieś jeszcze mocniejsze challenge, to postaram się zrobić w kolejnym filmie, no po prostu jeszcze mocniejsze wyzwania.